najwięcej kształcimy. Jesteśmy jedną z najlepszych izb, która od 1900... Cech rzemiosł w Gliwicach działa od 7 dekad. Powiedzieć, że w tym czasie zmieniły się warunki ekonomiczne i gospodarcze w naszym kraju, to tak jakby nic nie powiedzieć. Realia świata rzemieślników i przedsiębiorców uległy totalnej metamorfozie. Łatwo było sprzedać to, co się wyprodukowało. Natomiast było gorzej z surowcami. W tej chwili mamy to, że mamy dużą konkurencję, co dobre to jest oczywiście dla klienta, prawda? Natomiast rzemieślnikowi na pewno jest gorzej, ale solidny rzemieślnik da sobie radę na rynku, jeżeli będzie poważnie traktował swój zawód. A czym zatem cech rzemiosł zajmuje się w roku 2015? Jego zadania mają obecnie dość złożony charakter. Oferujemy, że tak powiem, pełną obsługę w zakresie pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomocy w zakresie prawnym, czy to sprawa pracy, czy to sprawa cywilnego, gospodarczego. Głównym zadaniem jest obsługa rzemieślników w zakresie szkolnictwa zawodowego. To jest nasz priorytet, to co było zaznaczone w naszym filmie, że tak powiem, jubileuszowym, że jeżeli będziemy mieli młodych adeptów nauki rzemiosła, to rzemiosło nie zginie. Kondycja szkolnictwa zawodowego w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Dzieje się tak również dlatego, że bardzo często absolwenci gimnazjów, którzy decydują się na kontynuację nauki w zawodówkach, przez rówieśników są postrzegani jako mało ambitni. Ja myślę, że to jest efekt początku lat 90., kiedy bardzo mocno propagowano wykształcenie średnie. Szkoły zawodowe przestały być szkołami pozytywnego wyboru i to dzisiaj nam się odbija czkawką. Jaka jest zatem recepta na ożywienie szkolnictwa zawodowego? Uczniowie, którzy wybierają szkołę zawodową, muszą mieć pewność, że będą mogli w tym zawodzie pracować, czyli bez rynku pracy, bez takiej współpracy między rynkiem pracy a szkołą, bez współpracy między rynkiem pracy a tymi, którzy decydują o kierunkach kształcenia, młody człowiek nie będzie miał przyszłości. Przedstawiciele cechu zauważają jednak branżę, która i tak cieszy się ostatnio sporym wzrostem popularności. Tendencja taka wzrostowa, bym powiedział, to jest na pewno fryzjerstwo i właśnie tak jak powiedziałem, poszerzone są, że tak powiem, te horyzonty różnej, że tak powiem, maści, paznokcie, nie paznokcie, inne rzeczy, więc jest najszerszą, największą branżą, to jest właśnie branża fryzjersko-kosmetyczna. Fryzjerstwo, jak się okazuje, nie należy jednak do zawodów łatwych. To jest ciężka fizyczna praca. Raz, że trzeba stać na nogach, dwa, że ciągle z uniesionymi rękami, a oprócz tego to już same przyjemności. Bo jak jest klient zadowolony, to się nie pamięta o tym, że się cały dzień stoi na nogach. A gdy klient zadowolony, to i chętnie wraca do fryzjera, krawca czy cukiernika. Gliwickim rzemieślnikom życzymy samych takich klientów, a cechowi wielu kolejnych lat owocnej działalności.